Emerytura to jedno z najpopularniejszych świadczeń pobieranych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niepokojące oświadczenie: wpływy do kasy maleją. Seniorzy boją się o swoje pieniądze, wszystko przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Sprawę skomentowała prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Emerytura wzbudza wiele emocji, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. Z powodu wprowadzenia przez rząd działań w ramach tarczy antykryzysowej, ZUS zanotował znaczny spadek wpływów do kasy. Wydano niepokojące oświadczenie. Emerytura, tarcza antykryzysowa może mieć istotny wpływ na świadczenie dla seniorów. Rządowe działania opracowane w ramach tarczy antykryzysowej są ważne nie tylko dla polskich przedsiębiorców, ale również mają wpływ na seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał niepokojące oświadczenie, w którym przyznał, że z powodu wprowadzonych ulg oraz licznych zwolnień spowodowanych przez kryzys, do kasy funduszu wpływa znacznie mniej środków niż do tej pory. Jak na razie w kwietniu bieżącego roku na wszystkie fundusze wpłynęło około 20% mniej składek niż w kwietniu ubiegłego roku. W kwietniu bieżącego roku ZUS pobrał na wszystkie fundusze około 19,5 miliarda złotych, to jest o 4,6 miliarda złotych mniej niż w kwietniu ubiegłego roku, gdy do ZUS wpłynęło 24,1 miliarda złotych. To także mniej o 6,4 miliarda złotych niż w marcu bieżącego roku, kiedy pobraliśmy 25,9 miliarda złotych, przyznała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PROF. Gertruda Uścińska, w rozmowie z Rzeczpospolitą. Emerytura nie zostanie wstrzymana, prezes ZUS uspokaja seniorów w związku z tymi doniesieniami, polscy seniorzy zaczęli obawiać się o swoje świadczenia. Prezes ZUS uspokaja wszystkich, którzy zaniepokoili się przekazanymi informacjami. Brakujące środki zostaną dozbierane z dotacji budżetu państwa. Niedobory w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą na bieżąco pokrywane z dotacji budżetu państwa. W tegorocznym budżecie mamy przewidziane 34 miliardy złotych dotacji, z czego wykorzystaliśmy do tej pory 12,6 miliarda złotych, czyli około 38%. Tej kwoty. Podejmujemy także kroki w celu skorzystania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego mają być finansowane skutki kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa i koszty przeciwdziałania temu kryzysowi, przekazała prezes ZUS. Dwa. Profesor Gertruda Uścińska poinformowała również, że pomimo potwierdzonych problemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciąż jest w kontrolowanej sytuacji finansowej i nie ma podstaw, by obawiać się. Pomimo to ZUS jest nadal w relatywnie dobrej kondycji finansowej. Bo od początku roku pobraliśmy ponad 92 miliardy złotych składek, co jest cały czas więcej niż w takim samym okresie zeszłego roku. W ostatnich miesiącach mamy mniej składek, ale porównując do rekordowych wpływów w poprzednich latach, mimo kryzysu, ciągle jesteśmy na minimalnym plusie, choć nie jest to już 8 czy 9%.
jak do tej pory bywało, wyjaśniła profesor Gertruda Uścińska. Super Express.